Obejrzły Gimpera. Wardega wyciąga brudy na Fagatę. Zobaczmy. Fagata w mocnym wywiadzie zdecydowała się zaatakować nie Sylwestra. Ty bardzo, Walski. Chcę, kurwa, <laughs> Kto cię pod koparkę Kowalski wepchnął? Aha. złotych. Ej, dziadek, a kiedy powrótec 2? Bo widzę, że kierownica w rogu się grzeje na ten moment. Kierownica z... 3-4 lata już tak leży. Yy, mam nadzieję, że jeszcze jest sprawna. Dziękuję bardzo. Naj, najszybciej no. Fagata w mocnym wywiadzie zdecydowała się zaatakować Sylwestra Wardęgę i oskarżyć go o cyniczne podejście do dram i chęć wykorzystania jej osoby. Druid błyskawicznie zorganizował live'a, na którym przejrzał historię prywatnych rozmów z fagatą i odpowiedział na każdy jej zarzut. Kto w tym sporze oh, ma rację? Oprócz tego. Szeliga zapomniał wyłączyć live'a i ktoś nagrał jak akceptuje przez telefon pozycję reklamy z skamu. Daniel Majewski nie daje sobie rady z plotkami na temat związku jego i A szalony reporter poinformował, że na Fame ma dojść do walki Konowskiego z Dubielem i w internecie zawrzało. I to nie wszystko o czym dzisiaj porozmawiamy, bo tak jak zwykle Z Dubielem? Dubiel właśnie... Nie, bez przesady. Się duży, bez przesady. Nie martwię, nazywam się Tomasz Dziełowy i będę... Czy masz wysłać się plotkę? Ja chcę na przykład ah 66 wyśli. Twoim przewodnikiem. A gdyby powiedzenie Cała jesteś prawda, tym, Magdorat, co to jesz, było prawdziwe, to byłbym twoim pierogiem, bo ich pędzlowałem z 50 przez święta. Mam nadzieję, że wasze również należały do udanych i że poszło w bica. Tak? Czy tak robi? O, tak? Najlepiej. Nie. Lepiej. No nieważne, nie stawię tego do odcinka, jak coś. Tak czy siak, w internecie dzieje się bardzo dużo, więc zaczynajmy. A zaczniemy sobie od gry, którą chciałbym Wam szczerze polecić i jest to Masters Oczywiście to jest... polecamy od gimpera, wiadomo, ale kawa jak ten. Ale tak naprawdę go nie zakończył i jeden z użytkowników miał okazję podsłuchać oraz nagrać, jak zawodnik Federacji Fame odbiera telefon z propozycją płatnej współpracy, a następnie negocjuje stawki i potwierdza gotowość do działania. A czyli miałbym po prostu wstawić yy, na relactyku. Tak? Zróbmy tak, że za 8 relacji 10... dzisiaj. Pytał Quinton, Flusher. 10 koła. Piotr liga podem jak zorientował. 10 koła za relację na IG, tak? się, że transmisja nie została wyłączona, okay. miał szybciutko ją przerwać, okay. a następnie pokasować wszystkie tak zwane zapisy VOD. Niestety dla niego jeden z użytkowników Twittera zdążył to wszystko nagrać i opublikował elegancko, żeby widownia mogła zapoznać się z procesem negocjacyjnym, w ramach którego Piotr Szeliga zaproponował 10 tysięcy polskich złotych za wstawienie ośmiu kafelków stories promujących stronę z tak zwanymi pewniaczkami, czyli typami, które warto obstawiać na stronach buchmacherskich, żeby mieć 100% pewności. Ale kto z tego zarabia, on to wstawia jakieś te typy Bo to nie jest reklama Bugmachera Tylko to jest kogo, kto na tym zarabia Że on aż za to 10k miał dostać Że uda się zarobić Bardzo potężne pieniądze Z Tego typu strony są oczywistym skamem Nie ma takich algorytmów Aha, on by reklamował jakąś stronę, która Poleca jakieś typy Tak I to ta stronka To jest jakiś skam Aha, ja się nie znam na tych Nie znam się na tym obstawianiu w ogóle ja jedyne co to parę razy fajne obstawiałem, a poza tym się tym w ogóle nie interesowałem. Nie interesuje mnie nic tylko, jak to płaci. Jestem Wiecie, nie wiem, no, gdzie się chce Nie da, pieprz się na goli, 5 zł na fryzjera. To za dużo dałeś. ...rytmów i mechanizmów, które Dzisiaj zapłaciłem 50 groszy. ...z bardzo dużą dokładnością, wygrywać wszystkie postawione kupony, a tak sobie myślę, że nawet jakby ktoś coś takiego miał, to by się nie dzielił tym w internecie, tylko by zarabiał na bookmacherce, to a prawda, nie na ten, drogi widzu, wciskać ci to za pieniądze u Piotr Kaszeligi. No to prawda, dzisiaj rano jak streamowałem, bo skończyłem jakoś o 8 czy 9 streama, to tak... Jak jest rano live, to dziwnie... Dziwne NPC-ty się pojawiają na Twitchu. Naprawdę, to jest jakby... Jak powiesz trzy razy jakieś słowo w nocy przed lustrem z zapalonymi świeczkami, to te NPC ty się spałdzią. Serio Ci mówię. Nie ogarniał jak to działa. Ciekawe, kilka godzin później. O dziewiątej, 19... no właśnie. To jest po to, by ludzie obstawiali. A, ty mówisz o tych typach. To jest po to, by ludzie obstawiali tylko dane wyniki. Wpadnie im lub nie wpadnie, a on obstawi innego. Aha, czyli jakby kursy zmieniają takie wahania kursów, to jest? U Piotrka na InstaStories rzeczywiście pojawiły się storki, o których mówił. I tam Piotrek informuje, że. Ej, czekaj, to on to wstawił za te 10k? Jakiś skam? Serio mu zapłacić. Ty nie ogarniał, jakie pieniądze tam muszą być prane w tych skamach, jak oni mu dali 10 kofli za jakieś reklama, która wisi 24 godziny na Instagramie. To ile oni tam ludzi skamują na siano? hej, Zaczął się bawić w betowanie i całkiem nieźle mu idzie. A w jego przygodzie z bukmaherką wspiera go pewna strona, która gwarantuje mu pewniaczki. dzięki Co się z włosami stało? Witam. Wypadły. Liga zorientował się, że temat robi się całkiem głośno na Twitterze, to te storki reklamowe również usunął. Ale jak wiemy w internecie nic nie ginie. No i ta sprawa jest problematyczna pod Przeprasz... kilkoma względami. Po pierwsze, aspekt reklamowy. Arzwin Quinto, no tutaj to. Ja zazwyczaj w takich godzinach, jest streamuję, to jest trochę glitch w grudniu te streamy. Ale naprawdę, jak się tak robi szósta, siódma, ósma, to Boże, to jest naprawdę jakbyś jakiś szaman wesoł złe duchy na czat. W sensie NPC-ty mam na myśli, takie dziwne. No to jest naprawdę dziwne. Ale to, kto wysiedzi do szóstej, siódmej na live? No w sumie normalni widzowie już śpią. Spełnią się NPC-ty. Wiadomo, paru widzów jest i się wyzywają z NPC-tami, muszę tam npc ą głowy ukracać, ale to jest naprawdę dziwna sytuacja. ...skamowania tego typu rzeczy, które są oczywistym skamem. I wystarczyłoby się zastanowić nad tym kilka minut, że to, co ten facet prowadzący ten profil wciska ludziom, czyli bardzo mocno... No i gitaj, mi git. Zwiększoną szansę na wygrywanie. Obetnij sobie loczka, bo nie da się patrzyć lub wyłącz kamerkę. A możesz jak na telefonie oglądasz, to zakryć palcem, a jak na komputerze zalepić taśmą. Yy, będzie mi miło. No, jeżeli tak ci potrzeba. W Buchmacherce jest zwyczajnym naciąganiem ludzi na pieniądze. I to powinien być dla Piotrka Szeligi pierwszy sygnał ostrzegawczy. Ten jednak wydawał się nie wzruszony. Po drugie, na to wszystko nakłada się aspekt oszukiwania widzów. Ale czekaj, bo ja to oglądam i oglądam. Czyli Szeliga wyszło na to, że jawnie skamuje ludzi i jeszcze naprawdę to zareklamował. Czyli, czyli o co tu chodzi? Nie rozumiem. Ktoś wytłumaczy mi? No bo jak dowiadujemy się z rozmowy telefonicznej To Piotrek powiedział, żeby podesłać mu zdjęcia I on je wstawi na stories A parę godzin później twierdził, że to są jego kupony Które obstawił dzięki współpracy z tym profilem I tyle wygranych zdążył już zrobić dzięki nim No jest to oczywiste kłamstwo Które nie byłoby tak oczywiste Gdyby nie to, że przypadkiem nagrała się ta jego rozmowa I wiedzieliśmy, że zaledwie dwie godziny wcześniej Sobie tego dila dopinał przez telefon Po trzecie Bory Nawet jak w tej rozmowie telefonicznej zostały rzucone jakieś wątpliwości No żeby nie tak. Było, że to się no potem walsz. okaże, że to jest skam. To ewidentnie po sposobie Prawda. rozmowy było widać, że gość ma generalnie raczej gdzieś, czy ktoś straci na tym pieniądze, czy nie straci na tym pieniędzy, a intencją Curek, było chronić siebie przed potencjalnymi konsekwencjami. W myśl zasady wciśnijmy odbiorcom cokolwiek, byleby do mnie się nie doczepili. Czy 10 klocków za wstawienie tego typu storiesów jest tego warte? To moim zdaniem nie, zdaniem Piotrka Szeligi najwidoczniej tak. Jest to dla mnie o tyle zaskakujące, że chłop zapewne zarabia naprawdę niemałe pieniądze w ramach free freakfightów, na których bardzo, bardzo regularnie. I nie chciałbym nikomu jakoś bardzo zaglądać do portfela, ale to Bory raczej pane. jest tak, że przymiera głodem, no i ma tutaj konieczność. Nie wiem, ale to ja już z Kiszakiem podobne rzeczy gadałem, kiedyś tam jak się zastanawiałem czemu streamerzy niektórzy się po chłapy schylają i zareklamują byle gówno. I tutaj to już nawet nie chodzi o streamy, bo ten typ przyżwalczy w tych free tak zarabia grubo siano, tak jak Imper mówi, a i tak się schyli, żeby skam zwcisnąć ludziom. No czemu? Po co? Po co? Po co? W dupę? Dasz palca, to ci opije przy rękę i jeszcze ci rodzinę zje. No po co? W dupę po co? Żeby zareklamować takie rzeczy i robi to z wielkim bólem serca i pomimo, że bardzo nie chce. I ta sytuacja póki co wskazuje po prostu na jego pazerność, nie liczenie się ze swoimi odbiorcami i możliwość no zareklamowania tak naprawdę czegokolwiek. Mówi to, Żyd, a reklamowałem coś takiego, mam enebę od 100 lat i nic poza tym ci je wciskam. A na NMB -y przynajmniej taniej kupisz. Więc jakbym był Żydem, wiesz, że ja gówno takich jak on dostaje, tylko wiadomo, nie za 10k. A wszędzie się chcą reklamować. Przecież tą grę niedawno to cały Twitch reklamował, to chociaż oni akurat do mnie nie pisali. To nie jest najlepszy przykład, ale. No właśnie. Inni piszą. No to jest po prostu porypane. Byle się zgadzał. I to po prostu. Tmutne. I ja się na piątku zawiodłem, bo miałem o nim lepsze zdanie. Póki co jeszcze się w tej sprawie nie wypowiedział, a przynajmniej ja żadnego jego oświadczenia nie widziałem, Aha, okay, pan się z ligi, pojawi, wybacz mi. Poinformuję, także subskrybujcie, żeby być na bieżąco i nie przegapić. Niektórzy z was mogli natomiast przegapić streamującego od jakiegoś czasu. Ale jakby napisali 20k, i mu 10 dali, a mi na pewno by tyle nie dali, ale no po co? Nawet jakby powiedzmy dali mi 1000 zł, co nie jest małą kwotą, oczywiście. Chociaż zareklaowanie skału to 1000 zł, to... Nie wiem, w ogóle najlepiej nie reklamować skamu, ale wiesz, wyobraź sobie, że daliby tobie. No, ma, możemy się porównać, tak? 1000 zł za wstawienie jakiegoś gówna do internetu na Instagramie, yy, gdzie mało ludzi mimo wszystko to zobaczy, tak? Więc. No, ale z drugiej strony, po co? Po co to robić? Nie jest mi to potrzebne, to 1000 zł i nie muszę wciskać widzowi pieprzonego skamu, bo nie przymieram głodem. Nie wiem, moja mama nie ma raka, żeby musiał zbierać każdy grosz do grosza na operacje, czy cokolwiek, chemioterapię, no po prostu nie jest mi to w żaden sposób potrzebne. A nawet jakby było bardzo, to są inne metody do zarobienia jakichś pieniędzy, a nie w ludziom skamu pieprzonego, no. Jeszcze w pozycji, kiedy ty zarabiasz grube pieniądze. Po co to robić? Po co? bdos -a. tak jest. bedi 2115 od jakiegoś czasu realizował transmisję na Twitchu, gdzie między innymi grywał sobie w Fortnite i naprawdę dobrze się bawił. No ale ile ja razem? Miejska, liną? no, e, Ponad półtora roku. A. No ja. To nie. Ja zarabiam wiadomo z 40 razy tyle co Szeliga w takim razie, skoro tego nie reklamuje RL. Ale chodziło o Szeligę. No przecież za walkę, ile on dostaje? No no pewno dużo bardzo i też nie chcę wchodzić do portfela, ale. 10 to nie jest raczej za dużo dla niego. Wiadomo, 10 tak ogólnie to jest dużo pieniędzy, ale w jego przypadku to pewnie dużej różnicy mu nie robi. Wiesz o co mi chodzi? Że po prostu co najwyżej sobie to odłoży albo przepije tak o i tyle. Nic, nic dla niego to jest. Dobra, jeszcze raz obejrzę. Od jakiegoś czasu bdos Tak jest, Bedi2115 od jakiegoś czasu realizował transmisję na Twitchu, gdzie m.in. grał na Fortnite'a i naprawdę dobrze się bawił. No ale ile ja ja jesteście razem? No. E, ponad półtora roku. A, to jeszcze cię zdradzi na pewno. <laughs> <laughs> Szampańska zabawa rozkręciła się do tego stopnia, że Bedi pozwalał sobie nawet na trollowanie swojego kumpla Diablesa. No, halo. Siema, lu. No i co ty Jesus. mówisz?! No nie mówisz się tak na Twitchu! Sorry, Twitch administration, I disconnected with that person. Mnie śmieszy, ale Twitch administration najwidoczniej nie. Jak możemy przeczytać jego zadań, jest tymczasowo niedostępny z powodu naruszenia wytycznych dotyczących społeczności lub warunków korzystania z usługi Twitcha. Wygląda na to, że jeżeli ja jest przepraszam. tymczasowy przypracą. ban, to Borys jeszcze niedługo do nas wróci, a ludzie zastanawiają się, czy to wbicie na stream do Diablesa. Bardzo ładnie, Dziękuję pan Leni, za miłe słowa, spotkamy się po live'ie. Czy może bardzo niecenzuralna wiadomość, którą wysłał do jednego z użytkowników czatu. Paranoiczna wręcz cenzura panująca od wielu lat na Twitchu i ci wszyscy przerażeni streamerzy, którzy... Klin, klin. ...ktoś powie jakieś niemiłe słowa. Czy Diables jest nieuczesny? A tak, chyba racja, masz rację, no. To jest chłopak nieuczesany, no on na Twitchu ogólnie. Bo, bo inaczej mogą skończyć tak jak BDOS. To szczerze mówiąc, za każdym razem kiedy słyszę o tego typu sytuacji, przykry obrazek, szczególnie jak się spojrzy na, nie wiem, nie, sobie nie, nie wiem, ale niedługo dziewczyn, które ostatnio znajdowały to kolejne sposoby, żeby rozebrać się jeszcze bardziej i zarobić na tym trochę pieniędzy. Ogólnie szkoda, Betty jest bardzo pozytywną postacią. Dobra, ale z drugiej strony, to akurat to jakby takie niezłe połączenie tematów. Co lepsze? Takie coś, gdzie szkodzisz no tak naprawdę No nikomu po prostu z... To trochę debilne. Sobie szkodzisz najbardziej tutaj. Czy wpieprzanie skamu ludziom za 10k. Tak losowo rzucam kwotę. Około 10 tysięcy. Wpieprzanie skamu. Około, jakby nie mówię tu o nikim konkretnym. Co jest gorsze? Jeszcze bardziej i zarobić na tym trochę pieniędzy. Ogólnie szkoda, Bedi jest bardzo pozytywną postacią, więc fajnie by było, jakby został odbarowany. A jeżeli ktoś na Twitchu mnie teraz ogląda, to <laughs> chciałbym powiedzieć, że Niger, który jest. Jezus Maria, Zachodniej, Boże! To naprawdę piękny kraj i życzę Wam miłego przepraszania. A czy znowu? Przy... Popieprzyło tego gimpera. Przep... Oczywiście nie, nie coś to chodziło o państwo, o państwo chodziło. Na szczęście chodziło o państwo i każdy jest równy. Pamiętajcie, że każdy jest równy, po prostu, na świecie, nie? za fake newsy, będzie szalony reporter, to się jeszcze okaże. Podczas jednego z ostatnich odcinków pozwolił on sobie bowiem powiedzieć, że... Ja, ja się myślę, że Marcin jest serio niezniszczalny kiedyś wróci. W maju będzie walczył z Konopskim w walce wieczoru. Ludzie generalnie nie dowierzali i czekali na... Nie, nie... on pewnie troluje ten reporter, jak to nieraz robił. Jakąkolwiek wypowiedź jednego lub drugiego z panów w tym temacie. Zestawienie, o ile oczywiście wzbudziłoby ogromne emocje, to sam temat potencjalny. Kto cię tak obciął, dziadek? Sam się obcinałem dzisiaj tym takim do Paznokci, takim... Tak, szybkiej monetyzacji tematu Pandory przez Federację Fame czy Konowskiego i Dubiela, to był temat potencjalnie nawet niekontrowersyjny, tylko nawet obrzydliwy, można by powiedzieć, biorąc pod uwagę, jak ogromny był Be ciężar that? zarzutów i misja społeczna, którą Konowski przedstawił w swoim filmie. Część osób natomiast zastanawiała się, czy przypadkiem to, co szalony reporter powiedział, nie jest prawdą, bo całkiem niedawno promował on projekt Glory Wall, który miał m.in. udowadniać, jak niebezpieczne są pomówienia i plotki i jak bardzo można nimi zrobić krzywdę. No, like no więc mając to na względzie i znając, z renomę szalonego reportera, nic dziwnego, że informacja, którą przedstawił, okazała Brał się... Braul mnie obcinał? Tak, gaśnicą. ...konopki, błyskawicznie zdementował fejka, którego puścił szalony No ale to oczywiste było, że on troluje. ...reporter, na co szalony mu odpisał, rozumiem, przyjmuje do wiadomości, ale nic więcej z tym znaczy, nie... Znaczy nie troluje, to nie jest trolling ze strony szalonego reportera, tylko on to pewnie gdzieś usłyszał i po prostu to powiedział. Dla wyświetleń i to nie jest troll, tylko chyba zamierzona akcja, bo on nieraz już chyba tak robił z tego co pamiętam. Zrobił, więc Konop wstawił oświadczenie. Na... Jaki kot, Quinto? O kurde, czekaj. I był kot niedawno na NEB ode mnie, to pokazywałem. Yy, ale on był tu weekendowy. To pewnie teraz Magucia ja miałem wcześniej. To był kodzik, który pokazywałem, on był na trzy dni. Tam minus 10 ta wszystko, ale to był chyba poprzedni weekend, czy kiedy? Na YouTube jest kiedy? na swoich social mediach, podkreślając, że informacja jest fałszywa. Szalony reporter mam w trakcie konwersacji już. z Konopskim zasugerował, że informację o takiej walce ma od drugiej strony, czyli jak rozumiem od Marcina Dubiela, który miał być rzekomym przeciwnikiem Konopskiego. Jest to o tyle ciekawe, nie że wiem, Marcin Dubiel również twierdzi, że nic o tym rozumiem, nie wie. z Dubielem miał się Nitro, który napisał, zapytałem pewnej osoby, czy to prawda i nie wie o co biega, a następnie dodał, nie mam nic wspólnego z Dubielem biznesowo, po prostu zapytałem Marcina, czy to prawda. Na statement Konopskiego dosyć szybko Odpowiedział szalony i twierdzi on, że. Mimo wszystko uważa, że Dubiel miał powoli wracać do internetu. Staw cel na przeszczep. Pomożemy coś. No i okej, okay, ale pomiędzy Uważam, że Dubiel ma wracać powoli do internetu Dobrze. Bo x i z A Konopski z Dubielem mają dogadaną walkę To całkiem spora różnica Szelony podtrzymuje, że walka miała być ogłoszona I że tak naprawdę została ona teraz odwołana Tylko dlatego, że opublikował o niej informację witam, Czy witam. ma to sens? No może idąc jakąś bardzo pokrętną logiką Tak, tylko nie uwzględnia to całe równanie Jednej bardzo istotnej informacji Że nie ma takiej rzeczywistości W której Konopskiemu by się to opłacało Chłop, gdyby przyjął walkę z Marcinem Dubielem, którego usiłował złajpować z internetu za bardzo poważne rzeczy, mocno naraziłby swój wizerunek poprzez próbę monetyzacji tak poważnej Dobrze, afery, jaką była Pandora. Konów na tym wszystkim, co się działo, niesamowicie... A czy mówi Gimper, że Dubiel miał mieć walkę, ale chyba nie będzie jej miał? Ale to jest taka bezsensowna analiza tego newsa, bo to jest oczywiste, że raczej by jej nie miał. Nie? Czy miałby? Nie wiem. Mocno się wzmocnił i zbudował. Prawda jest taka, że walkę na fejmie, gdyby chciał, to za bardzo dobre pieniądze może dostać z kimkolwiek będzie chciał. Po co miałby no do licha ciężkiego ryzykować swoim wizerunkiem i podejmować się tego typu pojedynku? To z jego perspektywy nie ma żadnego sensu. Czy federacja Solek, mogła mieć taki pomysł, tak? wiem, ciężko powiedzieć. Ta. Czy Marcin Dubiel byłby. Dodaj. Yy... Не, Chętny, gdyby coś takiego ktoś mu zaproponował? No, pewnie tak, ale nie ma takiej rzeczywistości, w której Konopski się na to nie zgadza. I naprawdę kraju. bardzo ciężko bym się dziwił, gdyby pojawiły się jakieś dowody wskazujące na to, że było inaczej. Do tego szalony reporter podkreślił, że publikowanie prywatnych <laughs> rozmów jest ch**owe, Ale skoro Konop uważa, że to ok, to on też publikuje część screena, którego Konop zapomniał zamieścić i opublikował fragment jakiejś ich rozmowy, w której Konopski pyta o część wywiadu z Boxdelem, która została usunięta z odcinka. I szalony mu odpisuje, że, no, nie powiem. O co tam chodziło, bo świadek, który przekazał pewne informacje się wycofał. Co to ma do rzeczy, co? nie mam pojęcia. W ogóle Czy nie jest wiem, coś o co złego chodzi. w tym, że kona co No, raczej nie, jest kanałem komentarzy, więc to normalnie... Serio, chodzi? nie wiem o co chodzi temu reporterowi. Jakoś odkleja? Słuchaj informacji, szalony młod mówił, okej. Okay. No i takie to, Dr. czy ja House, jestem fajne. zaskoczony takim obrotem wydarzeń, no niekoniecznie. Piękny jak mamy klasyk, świat idzie do przodu, a pewne rzeczy pozostają niezmienne. Fad... A pamiętam tamten, dobro, nawet no się nie chcę o tym intedycie. gadać. Natomiast, czy para nadal darzy się niezmiennym uczuciem i czy ci państwo w ogóle da... Bardzo ważny news, który mam w dupie, no ale już się jak włączyłem impera i są w związku. Plotek w tym temacie i różnych pytań ze strony community w ostatnim czasie pojawiało się naprawdę sporo. I nic dziwnego, bo Marita Surma i Daniel Majewski w ostatnim czasie Aaron. pojawiali się na wspólnych zdjęciach i nagraniach stosunkowo rzadko, a warto Witam, podkreślić, foka. że dużą część swojej działalności internetowej opierają na właśnie wspólnie tworzonym kontencie. No i słuchajcie, 5 grudnia Dane zdecydowała się wydać oświadczenie informując w nim odbiorców, że rzeczywiście aktualnie przechodzą przez ogromny kryzys. Celebrytka w swoim wpisie Aha. podkreśliła, że są oni tylko ludźmi, że prawdziwie życie wygląda nieco inaczej niż rzeczywistość którą obserwujemy na Instagramie i poinformowała, że rzeczywiście od kilku tygodni a w sumie już miesięcy przechodzą przez bardzo ciężki czas. Aha. Uczęszczają na terapię i mają problem z ogarnięciem sytuacji między sobą. Swój wpis miała zamieścić, ponieważ widziała nasilające się wiadomości, plotki czy Acha. komentarze dotyczące jej czy jej partnera. Szczególnie, że jak można wewnioskować z wpisu, większość tego typu komentarzy była eee, w bądź negatywna. Później Dane wskazała kilka teorii, które przewijały się w komentarzach i podkreśliła, że są one nieprawdziwe. A na koniec poprosiła fanów o wsparcie. I ej, szczerze mówiąc, jak naprawdę o Daniel i Daniela... Ma... się jak mieć ruchome emotki na telefonie? Musisz telefonem na boki ruszać. Jak czat leci. W Ajewskim można mieć bardzo różne zdanie, tak? Ten statement jest bardzo ładny, szczerze informujący odbiorców o trudnej sytuacji, jednocześnie z prośbą o uszanowanie, choć częściowo prywatności, z zaznaczeniem, że no okej, okay, wiemy, że jesteśmy osobami publicznymi i że to dla was ważne, ale mamy teraz trudny czas, prosimy, uszanujcie to. Naprawdę nie spodziewałbym się czegoś aż tak składnego i ładnego. Wszystko wskazuje jednak na to, że ta prośba wystosowana na Insta Stories nie zatrzymała ludzi w sianiu plotek i domysłów, ponieważ na Instagramie Daniela Majewskiego pojawił się taki oto wpis: Mam do Mam po prostu naprawdę dość, wszystko jest tak bardzo inaczej Nie macie pojęcia co przeżywam od prawie trzech miesięcy, oczywiście znowu będąc najgorszym za nic Ja pierdolę, powoli się poddaję, naprawdę Każdy dzień to tak niesamowicie okrutne wewnętrzne samotne cierpienie, że nigdy ale to przenigdy nie oddałbym go nawet wrogom I wszędzie te wasze jeb***e teorie i komentarze, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością i których nikt nawet nie prostuje Kurwa jego mać, proszę niech ten koszmar się już skończy, błagam Napisał Daniel Maj- <laughs> Męczennik <laughs> Nie wiem, ci ludzie są tacy w dupę odklejeni w tym Nie wiem Pieprzeni ci wszyscy influencerzy, w dupę ich pieprzyć, męczenników zasranych. Niech w pieprzy na relacje jakąś fajną reklamkę za stokarze, by sobie tym otarł łzy. Pajewski ...w ewidentnie mocno emocjonalnym i napisanym... Czytam pt. dziesięć. W pisie. ...i to nie był koniec jego wypowiedzi, ponieważ zdecydował się on również zaangażować w dyskusję... W ja tym jestem Macie influencerem? To ten, mnie pieprzyć jak śmiecia. Ten, Sorry, co? Instagramie. ...cierpi nie ten, który wstawia smutne zdjęcia na stories, a zimny prysznic leci nie na tego, którego powinien obudzić. A to jest mój komentarz. Jedyny. No i to już jest bardzo mocna wypowiedź, która sugeruje, że jest sfrustrowany teoriami sugerującymi, że to on jest osobą winną problemów w związku, natomiast pozwalając tak. sobie na ocenę tego... Se co przeczytałem, to nie jestem Gdzie są moje włosy? Oddałem ich w celach charytatywnych czy I co? Tego dalej mnie będziesz obrażał? Aby na pewno jest czymś, co pomoże ich relacji przetrwać Tamat skomentował Zebo, sugerując, że powinni to rozwiązać prywatnie Na co Majewski <laughs> tak. opisał, że przecież siedzi cicho od 3 miesięcy I teraz napisał się od siebie zaledwie pierwszy raz Wdał się w dyskusję jeszcze z kilkoma komentującymi Ale nie dowiedzieliśmy się więcej merytorycznych informacji Danielek, szczerze trzymam mocno kciuki? Aha Torba z Lidla. No i teraz tak. No nie dobrze. mam pojęcia, jakimi ludźmi prywatnie są Dane i Majewski. Na pewnym etapie swojego życia podjęli oni natomiast decyzję o tym, żeby. dzisiaj włożył, przysły w macie. A to ty je dostałeś. No, mam nadzieję, że fajnie popularność bazować między innymi na wspólnie tworzonym kontencie i zainteresowaniu <laughs> ludzi tym, że włosy. są w związku. Tym samym, świadomie bądź nie, wystawili się na ocenę, plotki <laughs> oraz komentarze dotyczące bardzo prywatnej sfery ich życia. I wiadomo, że te rzeczy są bardzo fajnie, jak liczby się kręcą i w związku się układa, ale mogą nieźle ugryźć w dupę w momencie przeżywania kryzysu. Tak, Szczególnie, że ludzie nie mają pojęcia skin. o tym, co się między nimi dzieje, kiedy kamera się wyłącza. Oceniają wszystko <laughs> tylko na bazie tego, co widzą w social mediach i w zależności od swoich sympatii lub antypatii. Czy Daniel Majewski Dusi grosz ci ukradł włosy dziadek? Ja. Nie, mogę. Nie no muszę się chyba nagrać smutną relację na Instagramu po streamie, że naprawdę życie mnie dociska. Nie czym dusi grosza? No niestety. jest osobą antypatyczną? No moim zdaniem. Ilość bucowatych akcji, których dopuścił się w przeszło... Dobra, ten Majewski, to w dupie pieprzyć go, poza tym, nie wiem po co ja to oglądam, chyba po nic. Ja nawet tego nie oglądam, ja czytam komentarze na temat swojej fryzury i nie wiem co patrzę. jest naprawdę ogromna i niestety nie dziwi mnie, że plotki ludzi idą w takim, a nie innym kierunku. To to... <śmiech> <śmiech> hej, hej, o właśnie wbiłem, widzę zapałkę na kamerce zamiast Sparty, aha. Kwestia latami budują reagowania na afery wszelakie w taki, a nie inny sposób. Czy to oznacza, że sytuacja jest czarno-biała i jest dobra, Majewski zły? No nie tak. prawda jest taka, że nie wiemy, co tam się dzieje. Nie powinniśmy ten tego oceniać, tak, ale to ludzie jest są tylko ludźmi, i z racji, że tak mocno żyli ich związkiem, kiedy ten się udawał. Za mocno chyba nacisnąłem dymiarkę. Sorry. To tak samo mocno będą to przeżywać, kiedy ten się rozpada I niestety para będzie musiała się z tym zmierzyć A niezależnie od moich sympatii czy antypatii To ja chciałbym życzyć, żeby Dani Majewski sobie to jakoś wszystko poukładali Ty, a jak Brad Pitt tam miał ileś żon, nie? I się z nimi rozchodził i tak dalej To też jacyś youtuberzy albo w tamtych czasach Jakieś stronki pisały o tym i Brad Pitt płakał w wywiadach? Czy po prostu Brad Pitt to Sigma, a te... Yy, osobniki z Instagrama, gigaczady pseudo, które potem płaczą ciągle, to jest jakoś, jakiś pieprzone? Czy o co chodzi? Mogę zapytać. A jak się nie uda, to bym życzył, żeby nie musieli prać potem brudów publicznie i się <laughs> tak, wyzywać sołek, przez Instagrama no. albo Twittera Real. i sobie udowadniać, kto bardziej zawinił. Ale niestety tweet Daniela Majewskiego, który próbuje sugerować, że wszystko jest winą Dane, zdaje się być krokiem w tym kierunku. I to szkoda. Przepraszam, sytuacja, o ile dla ludzi na Twitterze będzie doskonałą rozrywką, to ich może naprawdę sporo emocjonalnie kosztować. I dobrze by było, żeby mieli w sobie na tyle dojrzałości, żeby rozwiązać to między sobą. konflikt racja, między sobą racja muszą racja Foka. Fagata i Wardęga. <laughs> Masz rację, zapomniałem, Wiśniewski przecież wys... rację, miał 6 żon czy ile, i ta no. I chyba z każdą trójkę dzieci, ty, to ile ma dzieci Wiśniewski, o kurde, ciekawe czy umie się doliczyć. No nie ma co. na wywiadzie uszalonego reportera, w którym dosyć szeroko został poruszony temat jej opinii na temat Sylwestra Wardęgi, a także czasów, w których influence graj w jakąś gierkę? Przegrałeś, oglądamy dalej razem nagrywali. I on za każdym razem był zły właśnie, no a ty nadal współpracujesz z tym Mateuszem, no a ty teraz współpracujesz z tym, no źle, źle ta pozwoliła sobie między innymi wskazać, że jej zdaniem Wardęga Dałeś kawę? Niemożliwe, jakbyś dał kamień zbiłbyś sobie ekran i nie mógł teraz pisać yy, Oszukałeś Żyje dramami i ma do nich bardzo cyniczne podejście Dobra, Super. najważniejszy temat odcinka, tu się chociaż skupmy w dupę, skup ty uwagę tiktokową na dwie minuty zdecydowali się zrobić to publicznie. Pani Agata Fong zdecydowała się wystąpić na wywiadzie uszalonego reportera, w którym dosyć szeroko został poruszony temat jej opinii na temat Sylwestra Wardengi, a także czasów, w których influencerzy razem nagrywali. I on za każdym razem był zły właśnie. No, a ty nadal współpracujesz z tym Mateuszem. No, a ty teraz współpracujesz z tym. No, Aka. źle, źle. Agata pozwoliła sobie między innymi wskazać, że jej zdaniem Wardęga żyje dramami i ma do nich bardzo cyniczne podejście. Sugerowała, ja że wiem, nawet nie kiedy nie ona była bardzo w bardzo samym w stanie psychicznym, to Wardęga miał to gdzieś, bo dla niego liczyło się to, że jest drama, że jest afera, będą z tego Przecież wyciszył wtedy. Mógł je wyciszyć mikro i by było lepiej. Zasięgi i się bardzo cieszył, ignorując to, w jakim stanie jest Agata. Oprócz tego Agata podkreśliła, że Wardęga chciał ją wykorzystać, chciał być jej menadżerem, namawiał ją do założenia. On żeby móc ciągnąć z niej procent, będę pod nim, w sensie będzie moim menedżerem. I cały czas mnie do tego na, nagabywał i chciał, żeby... się że fagata zaoczął założyła... OF? Nasz ulubiony zadbany druid zdecydował Niestety, się tak. odpowiedzieć błyskawicznie, ponieważ jeszcze tego samego dnia uruchomił live'a na YouTube i Twitchu, na którym bardzo szeroko odpowiedział fagacie i pokazał sporo screenów ich prywatnych rozmów. Yes, Sylwester w swojej wypowiedzi To dużo czytania jest Kimper, mam nadzieję, że to streści. Dziękuję bardzo. Granin 69, dał na golibordę 5 złotych. Siemka dziadek, witam. Dziś sandał koniec. Tez się męczyłem z tym, ale w końcu przyszedłem. Gierka na raz dziadostwo. Yy, no, no, Max, w levelu to nie wiem, czy przyszedłeś. W sensie tego bossa, wiesz którego? Zara, powiemy o tych mieczach. Popijewczone w dupę są. Zwrócił uwagę na to, że Fagata nie przedstawiła żadnych dowodów na to, co mówi. I podważył rzetelność szalonego reportera, który takowych się nie domagał i zdawał się wchodzić w narrację Agaty, przytakując jej i wszystko łykając Na OF fagaty jest kontent kulinarny, bo widziałem tam salami. Okej. Okay. Jakby, że fagata kłamie na mój temat. Okej, okay. nie jestem zaskoczony, nie? Ale że szalony on zawsze wszystko łyka tak. Ile razy on się już sparzył? Ciężko powiedzieć, ale że on dalej tak wszystko łyka, że coś mu się powie, on, o to yy, potwierdzone info, nie? No. Oprócz tego przedstawił swoją perspektywę na tą sytuację, wskazując na to, że wiele z tych rzeczy, o których mówiła Fagata, były jej inicjatywą. Wskazując konkretnie, że to ona chciała zakładać OnlyFans, a on jej tylko złożył propozycję współpracy. Typiara do mnie na przykład przychodziła i y gadała, ja to zakładam, on... Co, będę zarabia miliony, i tak dalej. ja mówię: dobra to dawaj procent jakiś, to ci będę robił jakieś sesje, i tak dalej. A ona teraz gada: On mnie nagabywał, na no on nie. przecież to był Twój pomysł. To ona miała proponować mu wspólne robienie podcastu, żeby móc sobie poprawić wizerunek. Co A ty gada, gadasz, Granie? To niemożliwe jest. To może być na Twoim kanale ja nic Janice. Serio, na... nie to jest nierealne. realna. Że adsens stały Twoje, tylko właśnie, żebym pomógł jej. Ten wizerunek. Ty ma, mówisz że. o się z loku. Tak jakby to, możesz to robić u siebie. No nie wiem, jakoś tak. I podkreślił, że chętnie z nim rozmawiała, pytała się go o rady, wpadała na live streamy, więc to dziwne, że teraz próbuje obracać kota ogonem i budować narrację, jakoby Sylwester ją do wszystkiego nagabywał, żeby być może zarobić na niej pieniądze. Pozwolił sobie następnie na otwarcie okna prywatnej konwersacji z Agatą, gdzie pokazał, jak w tamtym czasie wyglądały ich rozmowy. Screen rozmów jest bardzo dużo, widzicie je teraz na ekranie. Jezus w dużym widzicie tam, że Agata przychodziła do niego z każdą pierdolą. Dołą, która na jej temat, albo nawet nie na jej temat wydarzała się Witam, w internecie Adi. widać, że była faktycznie w bardzo złym stanie psychicznym i każdą storkę odbierała jako atak w jej stronę i z tych rozmów widać bardzo wyraźnie, że jest ona szalenie niestabilną emocjonalnie osobą z mocno rozstrojonym poczuciem własnej wartości którą. a ona nie, nie groziła samych... kiedyś Konopskiemu? ta fagata, że tam może wysłać na nią ludzi? ale granien ty zabiłeś tego bossa w lochach? A, ale ty, jak ty grałeś na telefonie, to też mogło być coś innego. Bo na telefonie z tego co wiem, jest trochę inna wersja, a starsza. Nie wiem, nie wiem, czy nawet nie jest bardziej dorobiona. Muszę zobaczyć, ile ma aktualizacji stanie doprowadzić najdrobniejsza negatywna wzmianka na jej temat. Naprawdę, czytając niektóre te wiadomości, mam wrażenie, że lepiej byłoby dla psychiatry po prostu zniknęła z internetu, bo czytając te wszystkie wiadomości, w których Fagata pisze o tym, że na przykład zamierza coś sobie zrobić, ja widzę, że bycie osobą publiczną ewidentnie jej nie służy, a jak do tego dodamy sobie na przykład łączenie leków antydepresyjnych z alkoholem, do czego Fagata przyznaje się w jednej z wiadomości, to mamy murowany przepis na katastrofę. Sylwester, pokazując te wiadomości, wielokrotnie podkreślał, że bardzo Dobrze, dużo dla niej ryzykował. Przede zobacza. wszystkim wizerunkowo, bo za współpracowanie i nagrywanie rzeczy razem z fagatą był wielokrotnie przez swoją kommunicji <laughs> krytykowany, dodając, co że jest piszesz? to smutne, że chciał jej pomóc i w ten sposób ryzykował, a ta teraz go pomawia i próbuje zbudować narrację stawiającą go w złym świetle. Póki co odpowiedzi ze strony Agaty no, Fox, live stream Sylwestra Wardengi brak. Pewne kontrowersje może wzbudzać fakt, że Wardęga od tak po prostu odpalił sobie na live rozmowy z fagatą i zlikował wszystkie takie prywatne rzeczy do widowni, ale sam druid podczas transmisji zaznaczał że robi to, ponieważ musi się bronić, gdyż został publicznie pomówiony bez przedstawienia dowodów. I ja to Dzięki, generalnie mentor, nawet kupuję, aha, może 68. mógł przygotować... Nie wiem, też dramy z gówna ulepione, w sensie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, dziwne to jest. Bo ona to pewnie specjalnie robi, żeby jeszcze więcej ludzi się o EF dowiedziało, ale... Jak to tak źle na jej psychę działa, to czy to jest tego wszystkiego warte? Ona nie musi już tego chyba robić. Nie wiem, ci ludzie wszyscy to są bardzo dziwni ludzie. Jakieś screeny, na których wycięte były bardziej wrażliwe informacje, takie jak przyjmowanie antydepresantów i mieszanie ich z alkoholem, ale ogólnie jako zachowanie w odpowiedzi na pomówienia, tak czy siak, myślę, że można to usprawiedliwić. I czy coś więcej no, można o tej sprawie prawda. powiedzieć? To no, trochę ciężko. Idiotyczny ruch ze strony Fagaty, tak zupełnie szczerze. Widać, że mocno nieprzemyślany poszła do tego reportera, zaczęła gadać jakieś rzeczy, no, bez posiadania potwierdzenia tak naprawdę na którąkolwiek z nich. Chyba, że Agata ożyje nagle i przedstawi jakieś dowody, screeny, które mocno podważą to, co wrzucił Wardenga. Patrząc na fakt, że podczas rozmowy z Sylwestrem informowała go, że na przykład nagrywa swoje rozmowy ze Stu, być może nagrała też jakąś swoją rozmowę z Wardęgą, która dostarczy jej bardzo mocnego dowodu na nieczyste intencje druida, dzięki któremu postawi go w złym świetle. Póki co, natomiast żadna taka rzecz nie została opublikowana. Jeżeli ze strony Fagaty pojawi się jakaś odpowiedź albo więcej konkretów, to ja was oczywiście o tym poinformuję, dlatego subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić. Póki co mamy 1-0 dla druida i zobaczymy. Dobra, nie wiem, drama. W ogóle te... To jakieś takie serio. Oglądaliśmy tego Piotrka Parkinga i w sumie otworzył mi trochę oczy. Te newsy, jakbym oglądał portal plotkarski dla starych bab. Nie wiem po co ja to obejrzałem, ale Gimpera lubię to, chociaż dla gimpera obejrzałem oki. Okay? Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! KUSARIA! MAM szansę! OPUCZKI SIĘ POLACY! KUSARIA!